Szanowni Państwo, z dochodzących w ostatnich dniach informacji wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi pracę nad ustawą, która de facto likwiduje tajemnicę adwokacką i tajemnicę dziennikarską oraz dotknie także inne zawody zaufania publicznego. Takie bowiem będą konsekwencje wprowadzonych zmian w kodeksie postępowania karnego. Otóż po zmianach o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej, czy to adwokackiej, dziennikarskiej, będzie decydował prokurator, a więc podwładny polityków PiS-u. Co więcej, jeśli nawet zwolniony przez prokuratora z tajemnicy zawodowej złoży zażalenie do sądu, to i tak to zażalenie nie będzie wstrzymywało zaskarżonego postanowienia i ten prokurator będzie w dalszym ciągu mógł przesłuchać zwolnionego przez siebie z tajemnicy zawodowej dziennikarza albo adwokata, jeszcze zanim tą sprawą zajmie się w jakikolwiek sposób sąd. PiS dąży do likwidacji tajemnicy zawodowej. I to ograniczenie tajemnicy zawodowej to jest potężne ryzyko nadużyć obecnej ekipy rządzącej. Jeśli te zmiany wejdą w życie, to wykonywanie zawodu dziennikarza w państwie PiS może de facto po prostu okazać się niemożliwe, bo nikt w obawie przed konsekwencjami nie odważy się ujawnić dziennikarzowi informacji na przykład o morderstwie na komisariacie albo ujawnić informacji jak te z podejrzanymi praktykami, które miały miejsce w odniesieniu do drogi ekspresowej S12, czyli afery zwanej jako afera Radomska. Jako adwokat powiem Państwu, że wprowadzane zmiany dotykają sedna istnienia właściwie zawodu adwokata. Znaczy to jest niedopuszczalne, aby prokurator, który poszukuje dowodów na winę kogoś, kogo sam oskarża, mógł zwrócić się o te dowody do jego adwokata. Co więcej, ten aktualnie obowiązujący przepis zakłada, że osoba, która jest objęta tajemnicą zawodową, może być przesłuchiwana co do faktów objętych tajemnicą zawodową tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to po pierwsze niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości, a po drugie w sytuacji, w której ta okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. I to oznacza, że obecnie sąd, wydając takie postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy adwokackiej, nie nakazuje składać zeznań, a jedynie otwiera taką prawną drogę do złożenia tych zeznań. A zatem takiemu adwokatowi, który bezwzględnie szanuje ten zakaz ujawniania informacji, które uzyskał od swojego klienta, nawet pomimo zwolnienia go z tajemnicy zawodowej przez sąd, i który odmówi składania zeznań, w tym momencie nie można skutecznie postawić zarzutu zatajenia prawdy. Ja mam wrażenie, że PiS po prostu boi się tych wszystkich ludzi, którzy patrzą mu na ręce i to jest główny powód wprowadzanych obecnie zmian w kodeksie postępowania karnego. Niestety te rozwiązania znamy tylko w zarysie. Prace są prowadzone w sposób niedopuszczalny w jakichś tajemniczych okolicznościach. Dlatego kierujemy oficjalną interpelację do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o odpowiedź na następujące pytania. Jakie jest w ogóle uzasadnienie prowadzonych prac? Jakich grup zawodowych ma proponowany projekt dotyczyć? Czy jest już napisany projekt zmian dotyczących artykułu 180 KPK, a jeśli tak, to jakie jest jego proponowane brzmienie? Na kiedy jest planowane ukończenie tych prac nad przedmiotową nowelizacją i od kiedy miałaby wejść w życie ta nowelizacja? Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo.